No i gościu nas wypuścił przy 7-Eleven, wyciepał nas raczej i pojechał nazad. Jeszcze 22 km do lotniska. Miejmy nadzieję, że jakoś taksówka jednak przejedzie tu. Dobra, dokończymy historię, jaką my się dostali do Phuket. Gościu nas na tym parkingu przed 7-Eleven wyciepał, bo nie znał drogi. Też dziwny kierowca, kierowca, że nas sam kaj zawiezie. W tym przypadku to była połowa drogi do lotniska. I nagle nie wiedział, kaj jechać. A że oni tu wszyscy jakoś nie umieją karty czytać, to nas wypuścił, obrócił się i pojechał. My mieli szczęście, po 10 minutach taksówka przyjechała. Gościu chciał akurat przerwę robić. My go namówili, żeby nas jeszcze raz zawiózł na lotnisko. No i formy przylecieli, no i trzeba było najpierw odpocząć. Tak, teraz my są w Phuket. Pojedli, idziemy na platformę, na punkt widokowy. Punkt widokowy. Na jutro już mamy wycieczkę do Phi-Phi Islands i jeszcze dwie albo trzy inne wyspy. Green Island i coś innego. Nic. Jak na razie tyle. Aha, jeszcze coś. Jak przylecicie, nie bierzcie taksówki na miasto. No, są te takie minibusy. Ta kosztuje jest 150 bat i zawiozą was do waszego hotelu. No to musicie im powiedzieć kierowcu. Także dużo taniej niż taksówka albo jakiś prywatny busik. A Phuket mi się w sumie podobał, bo ma taki ten styl starobrytyjski. Ogólnie mi się tu już bardziej podobał, bo Bangkok to było taki przeżycie. Na dwa dni jest ok, pozwiedzać coś, ale za tłoczno, za dużo ludzi, za dużo smrodu. Nie, to tam na dwa dni to styknie. Pattaya to już wcale, bo to jak coś takiego chce, to mogę jechać, lecieć na Majorka, na El Arenal. Tam mam jeszcze mini ladyboyów. Ale tu fajnie. I handlerzy nie próbują cię wciągnąć do każdego sklepu, także to już też jeden pozytyw. No i oczywiście tu ta natura dookoła będzie dość fajna. Wiesz, oczywiście nie, ale pojutrze chcemy skuterki wypożyczyć i tymi skuterkami potem możemy nad morze, na plażę pojeździć. Będzie wszystko dużo łatwiej, mam nadzieję. Jakby tam nie była tajska flaga, to bym myślał, że to Kuba. Jeszcze jeden minus w Pattaya to, że było dość drogo. Tu też nie ma tanio, ale jakoś nie próbują się tak zdzierać jak tam. Bangkok był dużo tańszy, no nie dużo tańszy, ale jednak tańszy był. I tu trochę lepiej po angielsku mówią, bo Pattaya to tak raczej ruski teren był. A tu raczej już z Europy, chociaż mniej Chińczyków. Chińczyki zaś były raczej w Bangkoku, tam było ich Facebook. Thank you.
Najlepszy widok by był może na ten, na zachód słońca, ale już my za późno ruszyli, nie dali ma rada. A może jutro. Kibel z widokiem. Tak wyglądał Fugger w nocy. W miarę spokojnie. Nie ma tak tłucznie jak Pattaya albo Bangkok. To już jest bardziej coś dla mnie. Ale jak widać, już jest 21:00, a hit dalej piorunowy. Dobra, ostatnie przygotowania. Pojedziemy motorówką taką troszkę większą. Fajne buty, że chcę kupić, bo w domu zapomniał. Mają być korale i ostre skały na dole. Pierwszy obszar na snurkowanie. Ja na razie jeszcze sobie odpuszczę przy następnym razie. Even you went for this one. Yeah. We are medal in our Phi Island. Hey, pani, przede mną troszkę niedobrze. Troszkę to zapierdalo. Now we are heading close to the Phi Phi Lee Island. Okay, Phi Phi Lee Island is a national park, protecting. Okay, yeah, we actually, you can see the beach over there. There was a Maya Bay. Okay, yeah, the beach inside.
But the boat in there is only the scuba diving boat right now. Yep. The national park, they not allow anybody to get up on the beach right now. Yep. So come again next year or next 2 years. Okay. Yeah. Me myself have been there. So it's quite nice. And if I see you again, I bring you up the top of the mountain next time. Okay. Yeah, right now. Okay. This monkey we call long tail macaque. Monkey Beach. Niestety troszkę przepełniony. Sto tysięcy ludzi na takiej małej plaży. Czas na obiad na jakimś z Fifi Islands. Tu w jakimś hotelu to będzie bufet, tak jak zrozumiał. Potem na chwilę mamy czas się tu poruszać i jademy do następnej wyspy. Tam będziemy mieli trochę więcej czasu, bardziej taki luzik. Wysepka, park narodowy to tu jest. A też przyciula ludzi. Thank you.
Piosek jak puder cukier. Gdzie my płynęli? Przez cały dzień. Myślę, że się opłacało. Czyli 1000 bat to może wiele. Niecałe 30 euro. Teraz pojedźmy dostali. Picie było darmowe. Woda i cola. I teraz jeszcze się możemy okąpać. Później nas odwiedzą zaś do hotelu. Co według mnie to jest wszystko dość dobre. To było moje piwo. Rodlaj, otwój! Ty gon! Ja mam to pachać.